Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage, wersja rocznicowa w hybrydzie w kolorze Deluxe White. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Sportage, hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni. Do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 230 koni i co najważniejsze 350 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8 sekund. Tu wersja z napędem naprzód, wersja wyposażenia rocznicowa na 30-lecie modelu Kia Sportage, czyli Kia Sportage Anniversary Edition w kolorze Deluxe White. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 176 800 zł brutto. Finalna cena uzależniona oczywiście jest od formy zakupu rabatu. Biała perła, a do tego wszystkiego pakiet stylistyczny zarezerwowany dla wersji rocznicowej, czyli pakiet Black Edition, czarne rylingi, czarne ramki wokół szyb, czarne wstawki, do tego dymione chromy, felgi, które znamy z hybrydy w wersji GT Line, no i muszę powiedzieć, że pasują. Czarny grill, te wstawki z tego takiego ciemnego chromu. Reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód-tył, aktywny dwupoziomowy asystent pasa ruchu. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest to wyposażenie coś pomiędzy wersją L a wersją Business Line. Takie porównanie postaram się nagrać w niedalekiej przyszłości. Tu wersja Business Line, a tutaj wersja rocznicowa. Obie w hybrydzie. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, podświetlane klamki, kluczyk zbliżeniowy i wykończenie. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj taki fajny, przyjemny w dotyku zamsz. No i podłokietnik w kolorze takiego, no nie wiem, groszku. Tapicerka. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, elektrycznie regulowany, podgrzewany. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Cyfrowe zegary, które znamy z wersji Business Line. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel. Selektor zmiany biegów, shift by wire, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Podłokietnik ze schowkiem. Wykończenie z tyłu, tu akurat twardo, ale tu, gdzie trzymamy łokieć, już jest miękko. Skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją. I tapicerka. Zamsz. Zamsz. A tutaj ekoskóra. Oparcie z regulacją kąta nachylenia. Tutaj uszy od ISOFIX-ów. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, no i oczywiście tą środkową część można rozłożyć, przewieźć coś dłuższego, czyli kanapa dzielona 40-20-40. Tyły foteli wykończone plastikiem, moje ulubione zagłówki, sufit czarny. Co powiecie na Deluxe White'a w wersji rocznicowej? Dokładnie 587 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. W innych wersjach napędowych ta pojemność się zmienia, bo inne też jest wyposażenie w bagażniku pod podłogą. Tu akurat mamy koło dojazdowe. No i trochę przestrzeni wokół. To na pewno też jest liczone do pojemności bagażnika. Tu można złożyć oparcia. No i mamy płaską podłogę po złożeniu siedzeń. Tak samo zresztą z drugą stroną. Tutaj można sobie schować ten pas, żeby nie stukał. O. Ochronne nakładki na progi. Tutaj mamy regulację kąta nachylenia oparcia.
Szybki rzut na deskę. Ładna kierownica. Fajne, duże zegary. I fotel pasażera. Elektrycznie regulowany, podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Tutaj też taki fajny zamsz. Już nie wiem, czy to nie jest Alcantara. Miękka deska, nitka, schowek. Tutaj wyłączałem poduszkę czołową. Ładne połączenie. Biała perła z pakietem Black Edition. A do tego dynamiczny, ekonomiczny napęd hybrydowy. Dajcie znać, jak Wam się ten samochód podoba. Wersja wyposażenia L z doposażeniem o wartości 15 tysięcy w cenie 10. Czyli pakiet stylistyczny z zewnątrz, dedykowana tapicerka dla wersji rocznicowej, zbliżeniowy kluczyk, cyfrowe zegary, elektryka fotela. Dwufunkcyjny panel, kamera, dynamiczne linie, tutaj informacja z czujników. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, lusterko fotochromatyczne, system e-call, sufit czarny. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.